Tomasz Lis, witam Państwa. Zaczynamy dziś od tego, co jest faktem i od tego, co stanowi pozór, czyli od relacji między prezydentem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim i PiS-em. Ale najpierw oddajmy głos człowiekowi, który jest autorytetem prawniczym, choć nie tylko prawniczym. My jesteśmy skazani na siebie, wszak wywodzimy się z tego samego pnia. Otóż pan Piotrowicz ma rację i warto jego słowa brać poważnie, przynajmniej w tym punkcie. Napięcia między prezydentem Dudą a prezesem Kaczyńskim to nie teatr. Są autentyczne, ale przecież są oni, cytat, z tego samego pnia. Nie wynikają one z tego, te napięcia, że prezydent Duda w jakiś fundamentalny sposób panu Kaczyńskiemu się postawił. Wynikają z tego, że dał do zrozumienia, iż nie chce być pogardzanym przez obóz władzy, poniewieranym przez prezesa i sprowadzonym do roli notariusza de facto wykonawcą poleceń z Nowogrodzkiej. Kaczyński oczywiście uznał to za zdradę z dwóch względów. Po pierwsze, uważa i w tym punkcie ma rację, że bez niego Andrzej Duda nigdy nie zostałby prezydentem, a więc powinien być wdzięczny i nigdy nie powinien prezentować zdania, które w jakikolwiek sposób różniłoby się od zdania prezesa. Po drugie, Kaczyński uważa, że potencjalnym zdrajcą jest każdy, ale ktoś, kto wyraża swoje zdanie, jest już zdrajcą niepotencjalnym, ale realnym. I dla niego Andrzej Duda jest dziś w związku z tym właśnie zdrajcą. Problem w tym, że z punktu widzenia ludzi, którzy naprawdę chcą w Polsce demokracji, naprawdę na serio traktują konstytucję i naprawdę uważają, że skoro prezydent przysięgał, że będzie jej strażnikiem, to ma być jej strażnikiem. Z punktu widzenia tych ludzi między tym, co robi Kaczyński, a tym, co robi Duda, nie ma żadnej różnicy. Obaj niszczą w Polsce demokrację i depczą konstytucję. Andrzej Duda w oczach części Polaków jest więc wyłącznie wykonawcą woli PiS-u, ale w oczach PiS-u jest za mało posłusznym wykonawcą. A teraz to, co najważniejsze. Dla demokracji w Polsce to wszystko jest kompletnie bez znaczenia. Bo na przykład propozycje prezydenta w sprawie sądów może są tu i ówdzie trochę lepsze od propozycji PiS-u, ale tak czy owak są zamachem na konstytucję. Bo, drodzy Państwo, między prawem a bezprawiem nie ma żadnej, ale to absolutnie żadnej części wspólnej. Nie ma i nigdy nie będzie, bo nie ma jakiegoś łagodniejszego zamachu na konstytucję. Zamach to zamach. Proponuję rozwiązanie takie, jak we wszystkich sądach powszechnych zostało przyjęte, a mianowicie 65 lat i przejście w stan spoczynku. Ja upatruję wielkiego elementu takiej po prostu sprawiedliwości społecznej w tej skardze nadzwyczajnej. Przygotowałem projekt zmiany konstytucji, który pozwoli prezydentowi Rzeczypospolitej w sposób niewątpliwy tych nominacji do Krajowej Rady Sądownictwa w takiej sytuacji dokonać. Jak mogą na takie propozycje reagować ludzie, którzy uważają, że konstytucja jednak powinna obowiązywać? Poinformowałem pana prezydenta, że nie będzie naszej zgody na zmiany konstytucji. Jesteśmy największą partią opozycyjną i czujemy się odpowiedzialni za to, żeby ktoś w polskiej polityce był przytomny i nie dał się zwodzić tym, którzy chcą łamać demokrację i konstytucję. Propozycje prezydenta są niekonstytucyjne i to można powiedzieć równie niekonstytucyjne jak te, które były proponowane wcześniej. Nieważne, czy to są projekty Dudy, czy PiS-u, czy opozycji, ważne, żeby były konstytucyjne, a wszystkie są te projekty niekonstytucyjne. I mój pierwszy gość był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Ludzie się zastanawiają, czy to jest teatr między panem Dudą a panem Kaczyńskim. Nie, to nie jest teatr. To jest moim zdaniem rzeczywiste napięcie. Z tym, że cele są bardzo podobne. Zarówno PiS chce dokonać czystki kadrowej w sądownictwie, a prezydent również swoimi ustawami w tym kierunku zmierza. To myśli pan, że PiS w Sejmie zaostrzy te ustawy prezydenta? Może zaostrzyć, choć tutaj jest delikatna kwestia, bowiem mam wrażenie, czy z pierwszej rozmowy prezesa z prezydentem odnosiłem wrażenie, że oni chcą znaleźć taki zgniły kompromis, który pozwoli obu stronom ogłosić sukces. To znaczy PiS powie, że istota ustaw została nie zakwestionowana, a prezydent powie, że jego poprawki zostały wprowadzone. Czy to się uda? No zobaczymy. Tam najbardziej w tej chwili widać gorącym tematem są te 3/5 głosów do nominowania członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Czy tu zostanie wypracowany jakiś taki zgniły kompromis? Nie wiem, ale podkreślam, nie ma co dzielić włosa na czworo, bo cel jest dokładnie ten sam. Właśnie to znaczy, nie przypomina to panu trochę sytuacji, kiedy obserwowaliśmy lat temu, 30 powiedzmy, jak wyglądają zmagania frakcji liberałów i twardogłowych w PZPR. A na końcu się okazywało, i tu pan zaprzeczy, że, bo ja powiem, że na końcu się okazywało, że to samo, a pan powie, że wcale nie to samo. Nie, no to nie, wie pan, to myślę, za daleko idąca analogia, strasznie dużo lat minęło. Z tym, że rzeczywiście ten podział był. No, byłem w partii, wiem jak było. Byli liberałowie, czy nazwani liberałami. A dzisiaj bardziej, w PiS-ie jest? Nie wiem, ja nie zauważam. Na pewno w tym twardym kierownictwie PiS-u znaleźć kogoś, kogo można było nazwać liberałem, trudno, a myślę, że gdybyśmy nawet powiedzieli, że to jest liberał, to on by się czuł obrażony, bo przecież liberałowie to jest główny wróg dzisiaj PiS-u. Natomiast odnoszę wrażenie, że kierownictwo jest bardzo jednolite, skonsolidowane, czyli to otoczenie Jarosława Kaczyńskiego. No a prezydent chce uzyskać w tych warunkach choć trochę przestrzeni, choć trochę niezależności, no, po to, żeby udowodnić, że jest potrzebny, że jego zdanie ma jakiekolwiek znaczenie, bo gdyby na przykład tych wet w sprawie sądownictwa nie było, no to mówiłem to parę razy, to prezydent mógłby dzielić swój czas między Juratę i Wisłę i w gruncie rzeczy w Warszawie pojawiać się tylko 11 listopada na uroczystościach państwowych. A jak podpisze te ustawy, które wyjdą, swoje albo nie swoje, zobaczymy jak bardzo będą zmienione, to czy z punktu widzenia obywateli nie powinien kursować między Wisłą a Juratą? No, ja myślę, że to jest jego w tej chwili najtrudniejszy moment. Nie jak udać przed Kaczyńskim, tylko jak udać przed ludźmi. Jak wytłumaczyć na przykład, że z Sejmu wróciły ustawy istotnie zmienione, czyli będące w gruncie rzeczy taką bliską kopią tego, co on wetował. Czy będzie w stanie zawetować podobnie? Zobaczymy. Nie, na razie sygnały, które płyną przez rzecznika, ale to są przecież sygnały prezydenckie do większości parlamentarnej jest takie, nie manipulujcie, bo i tak poszedłem już daleko w waszą stronę. Ale ja nie chcę prorokować, a trzeba po prostu będzie zobaczyć, jak ta batalia będzie wyglądała. Ja mam wrażenie, że Kaczyński nie jest zainteresowany eksploatowaniem czy pogłębianiem tego konfliktu z prezydentem. Ale czy Kaczyński nie musi też panu Dudzie pokazać, że halo, na końcu stanęło na moim? Ja nie wiem, czy tak spektakularnie. Ja myślę, że tam w rozmowach, tak, które między nimi były, na pewno wiele rzeczy zostało powiedzianych. Możliwości pokazania jest też bardzo dużo. Natomiast wydaje mi się, że wrażenie, które będą chciały obie strony, czyli prezydent i PiS, uzyskać wśród opinii publicznej jest takie, że dla dobra państwa jest porozumienie, jest zgoda. No to właśnie, a opinia publiczna? Co ludzie, którzy stali przez wiele dni pod sądami w całym kraju i którzy no, przyjęli pewnie większość jak z ulgą te dwa weta, a teraz widzą, że tak naprawdę to tylko Andrzej Duda na tym zyskuje, a nie oni, to co oni powinni zrobić i co pana zdaniem zrobią, biorąc pod uwagę a stan emocji społecznych, b aurę także? Wczoraj aura jest coraz mniej sprzyjająca, stan emocji wydaje mi się ciągle jest. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że finał jest taki, jak mówię, to znaczy, że mamy jednak czystkę w sądownictwie, zamach na niezależność sądów, groźbę podważenia niezawisłości sędziowskiej poprzez właśnie te sprawy kadrowe, no bo tak najłatwiej wzbudzić strach i w związku z tym spolegliwość czy uległość sędziów, no to ja myślę, że te emocje będą wysokie i muszą znaleźć swoje ujście. No, warunki atmosferyczne mogą być niedobre dla wielkich protestów, natomiast wydaje mi się, że ta część społeczeństwa, która widzi, co się dzieje, no to ona będzie jeszcze bardziej zdeterminowana, żeby tę walkę kontynuować. A jeśli tak, to mamy załóżmy 50-100 tysięczny tłum na krakowskim przedmieściu w okolicach Pałacu Sejmu, tłumy w różnych miastach w Polsce. Co wtedy zrobi Andrzej Duda? Na ile pan obserwuje, pan oczywiście nie wie, nikt nie wie, ale obserwuje pan także jego profil psychologiczny, a ma pan jako były prezydent lepszy tytuł niż ktoś inny, żeby ocenić, jak to się może poukładać? No, nie wiem, czy przez sukcesję stanowiska człowiek uzyskuje wgląd do psychiki, ale ja myślę, ale że... uzyskuje wgląd do takiego kontekstu pałacowego. Pan siedzi kontekst w tym pałacu, pałacowy, a tam tak, ludzie ja uważam, to ma ogromne znaczenie. Ja absolutnie uważam, że istotnym czynnikiem
który spowodował, że prezydent zdecydował się na weto, to była nie tylko jego wiedza prawnicza, on wie, że to jest niezgodne z konstytucją, nie tylko nacisk jego środowiska, które tym bardziej wie, że to jest niezgodne z konstytucją, nie tylko to, że został zapędzony do rogu, w którym już nie miał szczególnie wyjścia, ale także demonstracja. Uważam, ten czynnik społeczny był istotny i ta skala i spontaniczność i więcej. Schodzą mu pod tym ośrodkiem w Jurecie. No tak, ale to powiedzmy nie jest, to jest dużo środek, ja tam sam go w. Ale jak się widzi to w telewizji, to on nagle się zmniejsza. Wrażenie, tak? No w telewizji, no wszystkim głównie. Ja nie mówię nawet o środku, jak sobie człowiek pomyśli hello, to jak ci ludzie, którzy są na urlopie, łażą tu dzień w dzień, ale, to znaczy, że skala determinacji jest moim niemała. Zdaniem tam jest najważniejsza rzecz w tych demonstracjach, to było coś, co według mnie spowodowało również tą nieszczęsną kampanię billboardową. To był po raz pierwszy i w odróżnieniu od wcześniejszych demonstracji kodowskich, wyłączając oczywiście czarny marsz, czarne parasolki, bo to było bardzo takie przeglądowe, gdy chodzi o pokolenia, to te sądowe demonstracje, czy przeciwko reformie sądów, one naprawdę miały istotny udział młodych ludzi. Po raz pierwszy młode pokolenie jakby wzięło udział i to przestraszyło moim zdaniem. No i zobaczymy, czy to nie był lipcowy event, czy... No to zobaczymy, wie pan, to wszystko zobaczymy. A myśli pan, że finał tej batalii sądowej będzie jaki? Zgniły kompromis. Nie cofnął się? Nie. Zgniły kompromis, no chyba, że rzeczywiście przeważyłaby taka opcja twardego działania wobec prezydenta, gdzie znowu ustawią go w kącie i wtedy on nie ma wyjścia, musi wytować i wtedy poprzez... I skala protestu społecznego nie ma znaczenia. I skala protestu ma znaczenie, cały czas ma znaczenie, natomiast to oznacza, że jesteśmy w punkcie wyjścia, to znaczy kolejne weta na przykład prezydenckie, które między nami mówiąc trudno mi sobie wyobrazić. Bo? Dlatego, że jestem przekonany, że obie strony będą chciały uniknąć tego scenariusza. I że czyli dostanie jak pan będzie produkt, ustawa o dekoncentracji, czy tam repolonizacji, a, czy pan jak... A mówi już o kolejnych ustawach. No tak. A nie, ja kończę jeszcze to sądowe, a o kolejnych to zobaczmy. Wydaje mi się, że tu dostaniemy jakiś produkt, który będzie właśnie nazwany wielkim kompromisem, w moim przekonaniu będzie zgniłym, bo cel będzie osiągnięty, czyli czystka, natomiast będzie to złamanie konstytucji. Ale gdyby, jak mówię, chciano postawić na swoim, to znaczy PiS powiedział prezydentowi, my ci pokażemy miejsce w szeregu, wtedy on zmuszony do kolejnych wet, no w gruncie rzeczy petryfikuje sytuację, jaką mamy, czyli KRS działa dalej, Sąd Najwyższy działa dalej, sprawy się przesuwają w czasie. Gdy pyta pan o kolejne ustawy, to wydaje się, że one, ponieważ stan emocji jest duży i one wszystkie idą w tym samym kierunku, czyli zawłaszczania państwa, ograniczania instytucji niezależnych. Ryzyko, moim zdaniem, z punktu widzenia odbioru społecznego jest takie, że tego może być w pewnym momencie za dużo. I? No i wtedy ile razy można protestować? Ludzie nie dysponują aż nawet tak wielką ilością czasu. Myślałem, że pan powie, że tego już jest za dużo i no to nie, dosyć zabawy. No, dosyć zabawy w demokratycznym państwie to jest moment wyborów, ale do nich mamy 2 lata. Natomiast jestem realistą i wydaje mi się, że oczekiwanie, że społeczeństwo będzie z równą emocją reagować na zmienioną już ustawę, czy przyjętą przez Sejm, nie podpisaną przez prezydenta, o organizacjach pozarządowych, to jest absolutnie kuriozalne. Za chwilę o tym, co pan wspomniał, dekoncentracja mediów, tak naprawdę nie wiem jeszcze, na czym ma to polegać i tak dalej. Wydaje mi się, że poziom emocji społecznych jest wysoki, ale nie wiem, czy aż tak wysoki, żeby na każdą tego typu akcję reagować silną reakcją. A teraz zadam naiwne pytanie, ale wydaje mi się, że czasem właśnie tego typu naiwne pytanie należy zadawać. A dlaczego nie mogłoby być tak? Pan Andrzej Duda mówi, drogi panie prezesie, jestem panu i będę to zgodnie wdzięczny, pan mnie wystawił, bez pana nie byłem prezydentem. Ale ja przysięgałem na tę konstytucję, prosiłem jeszcze Boga o pomoc, jestem jej strażnikiem, to jest zapisane w prawie, to jest złe prawo, to narusza konstytucję, a pan w kącikach oczu się uśmiecha. Tak, bo to już jest śmieszne, że ten prezydent, czy w ogóle prezydent, czy ten prezydent nie, staje pan, na straży konstytucji? Nie, znaczy, jest śmieszne, że on ma... Nie, to nie jest śmieszne, wie pan, ja sobie taką scenę mógłbym wyobrazić, ale 2 lata temu. Wie pan, Mazowiecki został premierem w wyniku okrągłego stołu i zgody również z prezydentem ówczesnym Jaruzelskim. Pierwszą decyzją Mazowieckiego, z której zresztą był słusznie dumny, było to, że on odciął natychmiast gorące linie z pierwszym sekretarzem partii i tak dalej, a z drugiej strony Wałęsa powiedział, że nie będzie premierem malowany. I tego rodzaju niepodległość zdobywa się w pierwszych chwilach. Później, kiedy niestety przyjęło się pewien fatalny model,
podległości, niereagowania, zgody. Ja mam taki moment właściwie najtragiczniejszy w tej prezydenturze, to było nocne ślubowanie sędziów. Naprawdę nie było żadnego powodu, poza takim właśnie upokarzającym prezydenta, żeby tych nowo wybranych, nielegalnie wybranych sędziów wprowadzać do niego o godzinie 2 czy 3 nad ranem, zrywać prezydenta z łóżka. Jeszcze ściągać go chyba z gór. Nie wiem, czy ściągać, czy nie. No, to są takie momenty, za które później się płaci wielką cenę. Te czyli błędy Andrzej, popełnione w pierwszym etapie, one niestety są ciężarem do samego końca. Czyli Andrzej Duda jest w pewnym sensie w dramatycznej sytuacji, ale mu nie współczujemy, bo znamy ludzi, którzy są w bardziej dramatycznej, czyli przedstawiciele opozycji. Wierzy pan w opozycję? Albo inaczej, czy wierzy pan, że ta opozycja przejmie władzę za 2 lata? Bo powiedział pan o tym teście. Za 2 lata może być bardzo ciężko. Znaczy dzisiaj, jak obserwuję, na zimno. Ale za 12? pan się śmieje, pan jest młodszy. Dla pana 12 lat to ciągle jest perspektywa nie, ja taka dosyć zabawna. Dla mnie nie. Bo to już jest wiek rzeczywiście taki mocno zaawansowany w moim przypadku za 12 lat. Więc nie, ja chcę mówić o perspektywie za 2 lata. Za 2 lata wiele wskazuje na to, że wygrać wybory będzie bardzo trudno, ale podkreślam i tym chcę dodać otuchy opozycji, to nie oznacza, że jest to niemożliwe. Tylko wymaga do spełnienia kilku warunków. No pierwsza rzecz, opozycja musi zacząć budować i pokazywać, i to bardzo szeroko, i nie tylko w mediach, ale także jeżdżąc po kraju, program, który będzie alternatywny wobec PiSu. I podkreślam to w wielu wywiadach. Ale wie pan, że każdy program, który wykracza poza 6-7 punktów, ale to już jest problem. Ale wystarczy, że 6 jest za dużo. Ja bym to zrobił w 3-4 punktach. Natomiast na pewno pierwszym i jedynym punktem nie może być to, że trzeba zabrać PiSowi władzę, czyli ten antypis, bo to jest za mało. Dzisiaj dla ludzi to jest o wiele za mało. To musi być program, który pokaże, jak chcemy odbudować te instytucje, które zostały zniszczone, jak chcemy utrzymać wzrost gospodarczy albo jeszcze go poprawić, jak chcemy wrócić do mocnej pozycji Polski w Europie, jak chcemy spełnić wiele oczekiwań społecznych, których PiS nie spełnia wobec choćby takich właśnie społeczeństwa podzielonego, ludzi przez PiS wykluczonych, bo my do tej pory mówiliśmy wykluczenie w takim szerokim znaczeniu. My mamy ludzi przez PiS wykluczonych, tych właśnie, te zdradzieckie mordy i tak dalej, obrażonych, wykluczonych, więc trzeba do nich się zwrócić. Na pewno trzeba powiedzieć też jasno społeczeństwu, że kilka rzeczy, które PiS zrobił, a które przyniosły wiele oddechu ludziom, będzie utrzymane bez jakiejkolwiek zmiany. Myślę o 500+. I tu, gdybym był dzisiaj liderem opozycji, powiedział 500+, absolutnie tak jak jest, będzie kontynuowany. Dlatego, że każda próba gmerania przy tym będzie dawała głosy PiSowi, a odbierała opozycji. Temat uchodźców opozycji. Myśli pan już wtedy z tyłu? Myślę, że temat uchodźców jest, tylko do niego trzeba podać. Wie pan, wielka przewaga Polski w tej sprawie polega na tym, że mówimy o problemie teoretycznym. Dzisiaj nie trzeba uchodźców... Tym gorzej być może. Jak nie, patrzy pan na wyniki wyborów w NRD, to czym mniej uchodźców, tym silniejsze ugrupowanie. To jest zupełnie inna logika wyborcza. Ja uważam, że jeżeli dzisiaj opozycja rozsądnie by o problemie uchodźczym mówiła, czyli w kategoriach solidarności międzynarodowej, pokazania, że nie stanowi to żadnego zagrożenia dla Polski, że nawet jeżeli my... No oni to mówią. No tak, ale to trzeba mówić w tym kontekście europejskim i innym. W ogóle zacząć mówić poważnie o poważnych kwestiach. I ostatnia rzecz, ostatnia, ale niestety najbardziej istotna. No trzeba zacząć dialogować wśród opozycji. No trzeba budować coś, co będzie jakimś pomysłem, nie wiem, na szerszą koalicję, na to, żeby głosów nie tracić. Bo dzisiaj tu nie tylko chodzi o to, że te partie nie mają wiele głosów, ale że dwie partie są na pograniczu 5% i na przykład ich wynik poniżej 5 de facto rozstrzyga wybory na korzyść Kaczyńskiego. Ale i mówię tu SLD, i mówię tu jest PSL-u. Jest jeszcze jeden element, bo ja uważam, że polityki nie należy nadmiernie... Ale 3 partie, bo razem trzeba wspomnieć. Polityki nie należy nadmiernie personalizować, ale nie należy od personaliów abstrahować. Jeśli SLD wrócił, czy SDRP różnie, do władzy, to dlatego, że był Kwaśniewski. Jeśli Platforma zdobyła w którymś tam momencie władzę, to dlatego, że był Tusk. Jeśli PiS ma dzisiaj władzę, to dlatego, że Kaczyński jest na czele. Czy wierzy pan, że z Platformą, z Schetyny i Nowoczesną Petru na czele, dwie główne siły opozycyjne, ta szansa jest większa czy mniejsza? Ja nie kwestionuję czynnika personalnego, bo on ma ogromne znaczenie. Ale z drugiej strony, wie pan, no, opozycja dzisiaj ma tych ludzi, jakich ma, i żadnego tam nie dodamy. To nie ma możliwości przeprowadzenia transferu z Niemiec, z Hiszpanii, Francji czy skądś, bo polityka jednak ma inne zasady. Więc mówimy o tych liderach, którzy są. Jeżeli nie ma tak wyrazistego jednego lidera, być może trzeba postawić na grę zespołową. Jest ciągle czas, mamy 2 lata.
żeby trochę tego młodszego pokolenia wykreować. Moim zdaniem oni są. Ja nie chcę wymieniać żadnego nazwiska, ponieważ zazwyczaj traktowane jest to jako pocałunek śmierci, więc jestem ostrożny. Ale widzę taki, widzę w Platformie, widzę w Nowoczesnej, widzę na Lewicy. To nie jest tak, że my jesteśmy dzisiaj całkowicie po tej stronie szeroko rozumianej opozycji, pozbawiani zdolnych, przygotowanych 30-paro, 40-parolatków, którzy mogliby już grać mocno. Natomiast oczywiście być może, wie pan, to przesilenie, tak już patrząc bardziej jako komentator polityczny, ono nastąpi, ale właśnie po przegranych wyborach za 2 lata. To znaczy wtedy będzie musiało nastąpić już poważne, tak powiem, przegrupowanie sił po stronie. No to i tak, maluje pan perspektywę 6 lat. Nie, nic nie maluje, wie pan. Dzisiaj, gdyby ktoś kazał się zakładać, to oczywiście założyć się, że PiS nie wygra wyborów za 2 lata jest niemożliwe. Ale z drugiej strony 2 lata to już szmat czasu. Jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w Polsce, za granicą. I myślę, że jeżeli ludzie pracują, jeżeli są aktywni, jeżeli mają kontakt z wyborcami, to jest najważniejsze, by robić. Ja to mówiłem kolegom z opozycji wielokrotnie. Słuchajcie, lepszego czasu dla was nie będzie. Nie ma wyboru. 2 lata. Macie czas, żeby rozmawiać, a oni głównie załamują ręce i się martwią, że nie wygrają wyborów za 2 lata. To nie ma sensu. Dzisiaj jest czas na ciężką pracę. To do roboty. Jak mówił towarzysz Wiesław, dość wiecowanie, wracamy do roboty. No, nie, wiecowanie też jest potrzebne, bo ono pokazuje właśnie, że społeczeństwo reaguje, że społeczeństwo nie da się aż tak oszukać i że telewizja Kurskiego wszystkim wody z mózgu jeszcze nie zrobiła. Tym bardziej, że ma coraz mniej widzów. Bardzo dziękuję. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Traf chciał, że PiS z pomocą prezydenta dokonuje zamachu na sądownictwo w Polsce i na polską konstytucję. Zresztą kolejnego zamachu w setną rocznicę powołania Sądu Najwyższego. Przy okazji rocznicy padły ważne słowa, które może powinny wybrzmieć teraz, bo przy okazji 101. rocznicy nikt już ich zapewne nie wypowie. O nich, o tych sądach nie można stale mówić źle i wyłącznie źle. Traktujmy Sąd Najwyższy jako jeden z filarów polskiej państwowości. Tylko wówczas dobrze znane hasło Frycza Modrzewskiego – sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej, niebo zostanie pustą literą. Proszę Boga, żeby nic złego się nie stało, żeby nie został zachwiany żaden fundament w trójpodziale władzy. Trzeba czasem cierpieć, żeby ocalić to, co jest do ocalenia, czyli wasze powołanie, niezależność, niezawisłość. I mój kolejny gość, profesor Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa oczywiście. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani profesor. Pani się modli razem z kardynałem Nyczem o to, by trójpodział nie został zachwiany? Zgodnie z artykułem 25 Konstytucji Kościół powinien być rozdzielony od państwa i oczywiście ale to miłe. Obywatel, kiedy ważny obywatel ma prawo się modlić o sprawy państwowe. Myślę, że daje pewne przesłanie. W poczuciu, że jest odpowiedzialny za stan, w którym dzisiaj jesteśmy, mówi, dobrze, chcieliśmy mieć wpływ, ale nie chodziło nam o to, żeby zniszczyć konstytucyjne podstawy państwa. Więc nie modlę się o trójpodział władzy. Trzeba będzie staram cierpieć. Się o to walczyć. Sędziowie będą musieli cierpieć, ten czas nadchodzi. Sędziowie nie będą cierpieć. Cierpieć będziemy my. Też. Sędziowie będą cierpieć pośrednio wtedy, kiedy będziemy podważali ich decyzje, sądząc, że są polityczne, a nie niezawisłe. Sędziowie powinni być niezawiśli. My powinniśmy mieć poczucie, że sędziowie są niezawiśli. Sędziowie powinni mieć szansę na to, żeby móc pracować efektywnie, czyli mieć znacznie mniej spraw niż mają teraz, w warunkach, które by pozwalały na to, żeby sprawy toczyły się szybko. W Anglii sprawy toczą się kilka dni, w Holandii parę godzin. Ale jest prosty sposób, żeby sędzia był niezawisły, pani profesor. Jaki? Musi być niezawisły. Tak. I żeśmy to ustalili. Ja wiem, że go wyrzucą z pracy. Pan Ziobro przyjdzie i go pogoni. To nie jest niezawisłość. Bo my nie możemy tak ludziom wody z mózgu robić. Jednakże niezawisłość polega na tym, że zgodnie z artykułem 10 Konstytucji mamy powiedziane, że władze są kontrolujące się nawzajem, ale od siebie mniej więcej niezależne. Mówimy o tym, co jest w Konstytucji. I w tej samej Konstytucji jest również powiedziane to, że władza sądownicza jest władzą szczególną. Ta szczególność polega na tym, że ma być jeszcze dodatkowo taka, która jest wolna od nacisków władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Chociaż oczywiście władza ustawodawcza kreuje prawo. Władza wykonawcza obsługuje cały aparat. Pani profesor, ale mamy projekty prezydenckie, które i ludzie, którzy się znają, mówią, że
może tu i ówdzie są łagodniejsze niż te projekty pisowskie, ale tak czy owak w swojej istocie zakładają złamanie konstytucji w bardzo wielu kluczowych punktach. I prawdopodobnie, to jest teza prezydenta Kwaśniewskiego, który tu był przed chwilą, będzie tak zwany kompromis, czyli te ustawy prezydenta Dudy pewnie w takiej wersji wyjdą z Sejmu. I co dalej? Była pani wczoraj na ulicy? Tak, jesteśmy wtedy w dużym kłopocie, dlatego że te ustawy w dużej mierze niszczą nie tylko niezawisłość sądów, ale niszczą porządek państwa. A co prawnik, profesor prawa radzi obywatelom w takiej sytuacji? Kiedy władze, naczelne władze państwowe uczestniczą w zamachu na konstytucję, w rozwalaniu fundamentalnych instytucji demokratycznych. Ja radzę zwykłym obywatelkom i obywatelom, żeby z jednej strony, abstrahując od wszystkiego, jeżeli muszą się udać do sądu, udawali się do sądu i nie zakładali z góry, że te sądy będą sądzić niesprawiedliwie. A dlaczego, pani profesor? Przecież ja wiem, że jeśli oni przejmą sądy, to ja z braćmi Karnowskimi, z którymi wygrałem 2 procesy, przegram wszystkie procesy. Po co mam grać? Po co mam się męczyć wychodzeniem na boisko? Pan jest w sytuacji szczególnej. Tak, sędzia. Ale i tak musi pan przejść przez ten proces, żeby się móc odwołać do sądu, który będzie... Tego najwyższego, który też będzie przyjęty. Nie, który będzie w Strasburgu, bądź w zależności od sprawy, który będzie... Czyli stolicą polskiego sądownictwa stanie się Strasburg za chwilę. Bądź Luksemburg, tak. To jest bardzo nieprzyjemne. Natomiast z drugiej strony, no jednakże musimy sobie zdać sprawę z tego, że rzeczywiście od każdego z nas zależy i dlatego też jesteśmy zobowiązani, żeby demonstrować niezgodę na to, by nas lekceważyć. A wie pani, pani profesor, swoją drogą teraz mi przyszło coś takiego do głowy. Ja w 87 roku zacząłem, to był mój drugi fakultet, studiować na prawie. Nie, w 86 i w 87, jeśli dobrze pamiętam, a chyba dobrze, na drugim roku mieliśmy prawo konstytucyjne. Tam nas uczyli o jednolitości władzy państwowej i o demokracji formalnej, która jest na zachodzie, a u nas jest materialna, ta socjalistyczna, lepsza. Dokładnie wylądowaliśmy po 30 latach w tym samym punkcie. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że za 2 lata nie będzie komuny, potem przez 28 lat będziemy budować demokrację, a potem wylądujemy z powrotem w PRL-u, to bym powiedział, nie wylądował pan w tym samym punkcie. Nie? Nie. Wylądował pan w znacznie gorszym punkcie. Bo my żeśmy odeszli od tego, co było złe, co było niesprawiedliwe, co krzywdziło ludzi, co nie dawało możliwości zwyczajnego rozwoju. Jest pan w punkcie, w którym przez 25 lat, bez względu na to, jakie ułomności były po drodze. To jest młoda demokracja. I a dlaczego w gorszym? Dlatego, że już wiemy, że tamto było złe i wiemy, że trójpodział władzy jest konieczny do tego, żebyśmy dzisiaj mieli poczucie, że państwo jest w porządku, że żyjemy w państwie, które jest jednakże dobrobytem, jednakże w miarę sprawiedliwym i widzimy, że te procesy, które się dzieją, niszczą nam podstawy państwa prawa i cenimy sobie demokratyczne państwo prawa. Zabierają nam i państwo, i prawo, i demokrację. Pani profesor, dzisiaj rok akademicki się zaczyna. Kiedy ma pani pierwsze zajęcia? Jutro. I to są zajęcia z... kryminologii. I to będzie i wykład, ćwiczenie? Criminal Justice. Comparative Criminal Justice to jest konwersatorium, na którym głównie będą studenci zagraniczni. To jest po angielsku. Po czym mam 2 seminaria z polskimi studentami, kiedy się pani... Jutro. I jak pani zacznie zajęcie? Jakiś wstęp, jakieś takie słowo otwarcie poza dzień dobry, witajcie. Opowiem im... Jakąś refleksję ogólną, nawiązującą do sytuacji w Polsce? Nie, będę mówiła o tym, czym jest kryminologia i jak ważne jest, żeby rozumieć, że prawo karne nie jest do tego, żeby rozwiązywać problemy społeczne. Jak ważne jest, żeby rozumieć, że ktoś, kto proponuje ciągle zaostrzanie prawa karnego, tak naprawdę nadużywa swojej władzy i wykazuje totalną nieumiejętność prowadzenia dobrej polityki społecznej. Również wie pani, że to niepopularny sąd w tej epoce? On był niepopularny i poprzedniej ostrzej. Nie, nie trzeba ostrzej. Cudzysłów. Ale ja nie jestem od tego, żeby kłamać i żeby uprawiać demagogię. Ja pani, jestem od tego, wie pani, żeby uprawiać naukę. Bo się mówi o tym oficjalnie, że na uniwersytetach czystki też będą. I to się mówi nie na żart. Tak, ja wiem o tym. Profesor Kik. O. Sprzyja ostatnio władzy. Otwarcie to dzisiaj rano, bo ale panie powiedział. Redaktorze, i co z tego? Nic. Czyli mówi mi pan, że mogę być wyrzucona z pracy. Mhm. Liczę się z tym.
Pani profesor, zaintrygowała mnie pani, bo jak pani usiadła tutaj, to powiedziała pani, jakie będzie pierwsze pytanie. Ja w tym momencie zauważyłem, że oprócz konstytucji, której, że tak powiem, obecność tutaj wydaje mi się naturalna, przyniosła pani też kodeks postępowania karnego, jeśli tak dobrze zauważyłem. Bo w kodeksie postępowania karnego jest artykuł 440, który mówi o tym, że jest rażąca niesprawiedliwość. Że jeżeli wyrok jest rażąco niesprawiedliwy, to się go wznawia, wzrusza. Wraca się do tego, co należy zrobić. W związku z tym to, co bym radziła prezydentowi, to znaczy nie wypada mi, prezydent jest prawnikiem. Nawet jeżeli nie zna tych wszystkich przepisów, to ma Królikowskiego, który zna te wszystkie przepisy. Czyli to już jest ustrzelony chyba jeżeli, tenże Królikowski. Jeżeli naprawdę chcielibyśmy osiągnąć skutek, który jest zapowiadany. Ja jestem kryminolożką, to jest nauka empiryczna. W związku z tym musimy się zastanowić, co należy zrobić, żeby osiągnąć cel, który chcemy. Wszystkie propozycje złożone zarówno przez PiS, jak i przez pana prezydenta nie prowadzą do tego, żeby osiągnąć cel oczekiwany. To dokładnie przeciwnie niż pani profesor mówi. One prowadzą do tego, żeby osiągnąć cel oczekiwany. Nie. Żeby wziąć sądy za mordę, okay, bo to jest jedyny cel oczekiwany. Ma pan rację, wyraziłam się nieprecyzyjnie. Cel ogłaszany jako oczekiwany. Czyli to, co musimy zrozumieć, to to, że władza, która nas oszukuje, władza, która nas wykorzystuje, ta władza nas poniża i nie dba o nas i nie liczy się z nami. Pod pretekstem... Widzi, że poniżani nie czują się bardzo często poniżeni, więc uważa, że może poniżać dalej. Bo to nie od razu jest oczywiste, bo tam, gdzie grają emocje, a nasze emocje są takie, że nie jesteśmy zadowoleni bardzo często ze sposobu działania sądów. I ja już nie będę mówiła o tym, prawda, że ktoś, kto przegrywa. Nie ja rozumiemy. Nawet jak wygrywałem, to byłem niezadowolony. No właśnie, więc ja uważam, że 3/4 jest niezadowolony. Dokładnie. Więc to, co by trzeba było zrobić, to się zastanowić, jak mamy zrobić, żeby te sądy były bardziej komunikatywne. To, ja chyba, naprawdę... nie jest ten moment, bo... To mimo jest ten moment. Tak, ja wiem, tylko wie pani profesor, mimo wielu wezwań poważnych środowisk sędziowskich, akademickich, adwokackich, radcowskich do poważnej dyskusji o tym, ta władza, to od niej zależy przez sekundę, przez ułamek sekundy tej poważnej debaty, na argumenty, nie na głupie, tanie, tępe, prostackie slogany nie podjęła. Mogę panu coś powiedzieć? Bardzo proszę. To niczego nie usprawiedliwia. To nie usprawiedliwia potrzeby pracy bardzo poważnej i takiej u podstaw, ponieważ ta władza może nie przeminie za lat 4, może nie przeminie za lat 8, ale przeminie. Ale i chcę panu powiedzieć... To ta praca u podstaw, pani profesor, to jest ta praca, którą pani wykonuje na uniwersytecie, ta praca, którą pani wykonuje stojąc przed Sądem Najwyższym i ta praca, którą wykonamy niedługo, jak sądzę, wspólnie, stojąc jakieś 200 metrów od bramy uniwersyteckiej w okolicy Pałacu Prezydenckiego. No dobrze, ale to właśnie trzeba wykonywać. Mhm. To jest za mało, bo do tego trzeba jeszcze wiedzieć, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, jakie może to przynieść efekty. I jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że przez 20 lat w PRL-u żeśmy przygotowywali reformę więziennictwa, nie licząc się z tym, że to może wejść w życie. I w 1991 roku nie trzeba było wymyślać koła, wszystko było przygotowane i to weszło w życie. I to jest jedna prawda, ale druga prawda jest gorzka. Raz przygotowana reforma, raz wdrożona reforma nie jest raz na zawsze. Jeżeli się nie dba o te standardy dzień po dniu, to co zostało zbudowane jest bardzo łatwo zniszczyć. W roku 2000 ministrem sprawiedliwości był Lech Kaczyński i zaczął walczyć z sądami. Wtedy w ten sposób, że prokuratorów skłaniał do tego, żeby powszechnie stosowali areszt. W związku z tym to, co się wypracowało w więzieniach, bardzo szybko się zniszczyło, bo doprowadziło się do przeludnienia. No to jeszcze musielibyśmy mieć lepszą klasę polityczną, a nie tylko lepsze prawa. Wtedy wystarczyłoby, żeby sędziowie byli odpowiedzialni. Żeby na stanowiska, gdzie się decyduje o areszcie, nie byli posyłani młodzi asesorzy, tylko odpowiedzialni. Nie wiem. A czy są twardzi? Czy powiedzą, no pasaran, bo to jest moja godność, moja twarz, mój zawód, to są prawa moich współobywateli? Ma pan bardzo wiele wyroków i byłoby dobrze, żeby je przybliżać, gdzie to no pasaran brzmi, gdzie się nie godzimy, gdzie się mówi, że posłanka Pawłowicz jednakże powiedziała słowa, które powiedziała, wyraziła się w sposób niewłaściwy i nie będziemy za to i nie może żądać od dziennikarki czy dziennikarza, żeby przepraszali. Czy dzisiaj uczciwy wyrok sędziego to jest akt heroizmu? To nie powinno się zdarzać. I w państwie, w którym to jest akt heroizmu, powinniśmy się zastanowić, bo to znaczy, że władza nas nie szanuje. Odbiera nam tarczę, którą możemy postawić i się chronić.
Naprawdę wymiar sprawiedliwości jest jak tarcza, która tylko wtedy działa, kiedy sądy są niezawisłe. Sędziowie mogą być heroiczni. Profesorowie uczelni mogą być heroiczni i liczyć się z tym, że ich zwolnią. Nie powinni. Powinni móc profesjonalnie dobrze pracować. Czy mamy prawo wymagać heroizmu od sędziów? I tutaj mnie się wydaje, że tak. Czy będą heroiczni? Niektórzy będą, niektórzy nie. Natomiast problem, który postawił pan prezydent, wzruszając całość dorobku państwa prawa, 25 lat, bo to jest to specjalne ciało, ma działać od momentu, kiedy wprowadzamy konstytucję, obowiązującą konstytucję, konstytucję, którą łamie. Ale on jest niezłomny, a przysięgał z pomocą Boga być pierwszym w Rzeczpospolitej strażnikiem konstytucji. Bóg się tego wstydzi. Módlmy się. Monika nie. Płatek. Bóg się tego wstydzi i prosi, żeby mu nie zawracać głowy. To, co należy do ludzi, ludzie mają zrobić. To jest dobra puenta. Pani profesor Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Bardzo pani profesor, dziękuję. Jutro protest kobiet w rocznicę czarnego protestu sprzed roku. Wczoraj protesty w obronie niezawisłości. Do widzenia pani profesor, dziękuję pięknie. W obronie polskich sądów, niedługo pewnie także w obronie wolności słowa i wolnych mediów. Atak władzy na niezależne instytucje, niezależne media i na obywatelskie prawa wchodzi w decydującą fazę. A ludzie, którzy protestowali rok temu i protestowali w lipcu, szczególnie ci, którzy te protesty organizowali, mają poczucie, że to może jedna z ostatnich chwil, by powiedzieć głośno nie. I mój kolejny gość, pani Marta Lempart, przedstawia tak ogólnie, można powiedzieć, że bardzo ważna współorganizatorka protestu kobiet sprzed roku i protestów sądowych z lipca. Zapracowana chyba pani jest w tych dniach. No dzisiaj tak dość mocno. A wczoraj nie? Wczoraj, no to jest coraz gorzej. Jutro już będzie piekło. Czego chcecie jutro? Albo co chcecie powiedzieć, w jakiej sprawie walczycie? Trochę chcemy poświętować mimo wszystko, mimo tego, że no, przez ten rok wydarzyło się bardzo dużo złych rzeczy, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Mimo wszystko chcemy sobie przypomnieć, jak to było, jak tam się ten jeden raz udało wygrać, czyli PiS się cofnął i cofnął swoje poparcie dla projektu całkowitego zakazu aborcji. A ja od aborcji. Razu będę, jak to się mówi, mądrze kontradyktoryjny. Czy tak. Nie jest tak, że Kaczyński się cofnął, bo mu wcale na tym nie zależało? Może tak być, ale to i tak jest dla nas ważne, że to była ta siła, która to sprawiła. I myśmy się wtedy bardzo tym cieszyły, cieszymy się dalej, że PiS na przykład musiał zmienić swoją strategię, czyli nie idzie otwarcie przeciwko nam, tylko to są niestety te ruchy takie. Ale idzie a to skutecznie. Pigułka. No idzie niestety skutecznie w wielu sprawach, nie we wszystkich, ale w wielu sprawach idzie skutecznie. I tak naprawdę nie wiem, dlaczego akurat na tym PiSowi tak bardzo zależy. Rozumiem, dlaczego zależy im na sądach, rozumiem, dlaczego zależy im na mediach. Ja myślę, że PiSowi może nie, pewnym środowisko w okolicach PiSu na tym może bardziej zależy niż samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo dla niego to jest głównie kłopot. A nie boi się pani, bo to było imponujące to, co by zdarzyło się w zeszłym roku. Wielki tłum i entuzjazm i kobiety w różnym wieku i kobiety w różnych miastach i z różnych środowisk. Jutro tak nie będzie. Jutro też będzie 100 miast, więc będzie tyle co 8 marca. Jak będzie po 30 osób w 100 miastach. Może tak być, że będzie po 30 osób. I nie boi się pani tego? Nie, nie boję się, dlatego że dołączyłem. Aha, no i co? Ale teraz nie protestujemy w konkretnej sprawie, czyli tak naprawdę tylko wspominamy i zbieramy podpisy pod Ratujmy Kobiety. Czyli pod projektem liberalizującym. Tak, pod projektem legalizującym aborcję, co oznacza, że to tak naprawdę wtedy mieliśmy 150 miast, gdzie to były miasta, które były zarówno za tym, żeby nie zmieniać przepisów, bo o taki był postulat, żeby Sejm ma przestać to procedować, jakie były tam osoby i miasta, które były za legalizacją. Ja a teraz idziemy po legalizację i mamy 100 miast. To oznacza, pani, jak to widać, jak wielka jest ta zmiana teraz. Albo no, w którą stronę ona jest. Właśnie, czy pani Marto, czy nie jest tak, że porównanie frekwencji sprzed roku z frekwencją jutrzejszą, jaka by ona nie była, bo dzień przed czarnym protestem rok temu trudno było przewidzieć, jaka będzie. Tak. Właściwie nikt tego nie przewidywał. Albo mało kto, to będzie dla nas dobra wskazówka, jaka jest różnica między poparciem dla obrony
brzydkie słowo, ale kompromisu. Status quo, tak. A liberalizację. I na że to może być stosunek 5:1, a można być 10:1. Na pewno frekwencja będzie niższa, bo to nie jest taka sytuacja, jaka była wtedy. Wtedy była konkretna rzecz. Sejm procedował konkretną ustawę, to był protest w konkretnej sprawie. Tutaj jest tak, że wspominamy to, co było, pokazujemy, że dalej działamy i zbieramy podpisy, więc ta frekwencja na pewno będzie niższa. I to nie o to chodzi. Ja myślę, że będzie odzwierciedlenie tego, o czym mówimy, czyli tego, że owszem, poparcie dla legalizacji aborcji wzrosło dzięki PiS-owi między innymi temu, że się tak uparł koniecznie jej zakazać, z 42 do 47%, no ale nie wzrosło do 100. Czyli właśnie to pokażmy, że z 42 do 47 w ciągu kilku miesięcy udało się podnieść to poparcie dla legalizacji aborcji. Ja uważnie czytałem wywiad z panią, mojej koleżanki Renaty Kim. I pomyślałem sobie, że w którymś tam momencie no, dość fundamentalnie z jedną rzeczą się nie zgadzam. Bo nie bagatelizując tych postulatów, ja jednak ośmielam się stwierdzić, że stawianie tych postulatów, no nie powiem ponad wszystko, bo tu nawet pani powie, że wcale tak nie stawiamy, ale takie szalenie mocne eksponowanie tych protestów, tych postulatów spowoduje, że tak zwane zjednoczenie opozycji, guzik z tego wyjdzie, a wtedy, prawdę mówiąc, będą pozamiatane i sądy, i media, i prawa kobiet, i wszystko. Krótko mówiąc, czy warto demokrację złożyć na ołtarzu walki o prawa kobiet? Ja wiem, że łatwo z tym polemizować, ale w praktyce to tak wygląda. Ja powiem, o co chodzi. To jest dostosowanie się do tej retoryki, która do nas jest kierowana. Czyli do nas kierowana retoryka taka, że mamy zrobić wszystko, co sobie wymyślą panowie z opozycji. Ale kierowana przez nas, mówi pani, czyli przez kierowana, znaczy przez, my reagujemy na to, jak zachowuje się tak zwany przeciwnik w negocjacjach. Tak? To jest otwarcie negocjacji. Skoro Platforma mówi, że mamy nie żądać niczego. Czy to jest wasz przeciwnik? To jest w negocjacjach o to, jak chcemy walczyć z PiS-em. Oczywiście, że ale tak. Ale wy macie jakiś komitet. Platforma mówi, nie walczcie, Platforma mówi, idźmy razem, ale nie żądajcie niczego, wyrzeknijcie się wszystkiego. To my mówimy, chcemy wszystkiego. I wtedy te pozycje są równe. My przypominamy Platformie o tym, że negocjacje polegają na tym, że każdy ma swoje stanowisko i dochodzimy do czegoś razem. A nie wchodzi w grę coś takiego, że słuchajcie dziewczyny, to i to będzie załatwione, ale czy możemy się umawiać, że nie wrzeszczymy o tym teraz? Ale to musiałaby być ta rozmowa, a na razie nie ma rozmowy. Na razie jest komunikat, że mamy przestać się awanturować o nasze sprawy, bo na to będzie czas po wyborach. Czyli moja reakcja jest dostosowana do tego komunikatu, że mamy nie chcieć niczego. Więc my chcemy wszystkiego. Jasne, w lipcu był komunikat. Aha, czyli rozumiesz, że to jest taki... To jest przypomnienie, na czym polegają negocjacje. Jasne. Nie na tym, żeby nam mówić, rozumiem, że mamy milczeć w naszych sprawach. Ale proszę powiedzieć, bo ten komitet taki, nie wiem... Koalicja Prodemokratyczna. Tak. Czyli tak. Taki komitet porozumiewawczy różnych środowisk opozycyjnych, to chyba w lipcu powstało przy okazji. Tak. I co, wy dopiero teraz wchodzicie na etap jakichś rozmów o tym, co nas łączy, poza poziomem czysto organizacyjnym, trzeba zrobić to? My sobie wtedy już takie, no, znaleźliśmy te obszary, które są najważniejsze, wiadomo, sądy, media i właśnie prawa kobiet, ale to jest uzgodnione w ramach tej koalicji, czyli tych osób, które się znają, które razem współpracują, które razem współdziałają, a tu mówimy o bytach całościowych, o całych partiach, o szefach partii. Więc to, że my jesteśmy wewnętrznie dogadani, że to są sprawy ważne, to jeszcze się nie przekłada na działanie konkretnych partii. A jesteście i konkretnych grup, sensie, i konkretnych organizacji. Operacyjnym jesteście dogadani, no bo mamy jutro protest kobiet, to wiemy, no i ale jest protest, który pewnie, no na pewno będzie kontynuowany, tak, ten, który zaczął się wczoraj. I media, oczywiście. I media. To wy jesteście, że tak powiem, dogadani w sprawie tego, jak to będzie, jak to jesteśmy mniej przygotowani, żeby się tymi trzema sferami na pewno zajmować w momencie, kiedy to się, no już teraz się zaczęło dziać. Wiemy, że jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Wiemy, że jest jeszcze kwestia Puszczy Białowieskiej, że jest kwestia organizacji pozarządowych. Jest bardzo dużo tych dodatkowych tematów i to jest taka główna trudność. I to jest coś, z czym też musimy się uporać w ramach koalicji, bo tych trzech sfer nie możemy tracić z oczu. A proszę powiedzieć, bo pani ma doświadczenie współorganizowania, to jest według mnie wielkie doświadczenie, współorganizowania dwóch największych protestów w III Rzeczpospolitej w gruncie rzeczy, czyli ten zeszłoroczny październikowy i tegoroczny lipcowy. Co, jak rozumiem, jest także świadectwem pani nosa do społecznych emocji. Teraz ludzie, którzy rozmawiają ze sobą w tych dniach, w tych tygodniach, często właśnie padają argumenty, nie ma już nastroju, ludziom już się nie chce, jest chłodnie i tak dalej. Odwołuję się do pani intuicji, nosa, doświadczenia i tej roboty organizacyjnej, którą już pani wykonała.
i wyście wykonali. Czego możemy się spodziewać za tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, wtedy, kiedy będzie powód, na przykład, kiedy literalnie będzie rozstrzygała się sprawa sądów? Czy to będzie duże według pani, czy to będzie, o, tak sobie? Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, czy to będzie połączone z czymś jeszcze. Czy będziemy jeszcze po cichu, będzie przechodziło coś dotyczącego mediów, czy dotyczącego organizacji. Ale wcześniej miałem wrażenie, że pani mówi, że jak się połączy wszystko, to jest słabsze. To jest słabsze i myślę, że tutaj będzie ważna ta refleksja, którą ja miałam też po lipcu, bo ja się tak strasznie upierałam i wszyscy wiedzą o tym, że ja ciągle mówiłam o tym, że każdy musi protestować u siebie, że PiS się tego boi, że trzeba się pokazywać wszędzie, że już w Warszawie wszyscy są zmęczeni i Warszawa też nie reaguje i Sejm też na to nie reaguje. I w lipcu okazało się, że jestem w błędzie. Że ta Warszawa też jest, nie tyle, że trzeba protestować tylko w Warszawie, ale że ta Warszawa jest bardzo ważna i protestowanie pod Sejmem w momencie, kiedy to się dzieje, jest bardzo ważne, więc dopiero połączenie to, jak widać, dało taki efekt do tego, czyli że ludzie protestowali w różnych miastach i protestowali pod Sejmem. Więc to bym chciała powtórzyć. Nie chciałabym powtarzać tylko tego naszego prostego schematu, że każdy protestuje u siebie. Natomiast na pewno liczę na to i myślę, że tak będzie, że to będzie mniej ludzi znowu pod sądami i w ważnych miejscach w poszczególnych miastach, ale też bardzo ważny jest i będzie protest pod Sejmem w momencie, kiedy będą procedowane ustawy. Na pewno nie będą ważne duże manifestacje ogłaszane z wyprzedzeniem, ze sceną, przemówieniami. Jednodniowy nie ma na to absolutnie żadnego zapotrzebowania już teraz. Na wystąpienie na wielkie sceny, na manifestacje zapowiadane wcześniej, na to, żeby pod Sejmem protestować w momencie, kiedy są procedowane ustawy, kiedy dzieją się rzeczy. Jestem przekonana. Tylko to może zadziałać. Mówienie do ludzi ze sceny, tak jak było na jednej, drugiej, to już jest... To już moim zdaniem nie działa tak bardzo. Dlatego, że to jest podział na nas i na nich, na organizatorów i na tych, którzy mają słuchać. I to już się kompletnie wypaliło. A proszę powiedzieć, test jednodniowy październikowy został zdany. Test wielodniowy, ale lipcowy też został zdany. Tak. A czy pani zdaniem my, społeczeństwo, nawet ci, którym się władza nie podoba, jesteśmy gotowi na test wielodniowy, na przykład listopadowy? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, jest możliwa powtórka tego, co działo się w lipcu. Tym bardziej, że naprawdę poza organizacjami takimi, które w taki sposób trochę betonowy podchodzą i mają ograniczoną zdolność uczenia się, my się wszyscy bardzo szybko uczymy. Dobra, to niech pani powie jeszcze jedną rzecz. Znaczy, ja jeszcze mam inną teorię. Ja myślę, że już taka, to jest tak trochę żartobliwie, ale naprawdę wierzę w to, że my jesteśmy kompletnie nieobliczalni. I naprawdę uważam, że to może być tak, że ale PiS my organizatorzy, będzie, my Polacy jesteśmy kompletnie nieobliczalni. I może być tak, że PiS na przykład zmieni ustawę dotyczącą karty wędkarskiej. I wyjdzie milion ludzi, bo ludzie powiedzą, nie, no dość, zostawcie tych wędkarzy w spokoju. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale uważam, że tak jest, że czasem takie są, to są rzeczy, które czasem wyzwalają emocje i myślę, że coś takiego może się stać, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Możemy sobie wymyślać, jakie są ważne sfery. Okaże się, że to są przepisy, które dotyczą 5 osób w Polsce. Tak. Skąd się pani wzięła? I to jest super. O co pani chodzi? I dlaczego pani robi to, co pani robi? I co wzięłam się. Wzięłam się oczywiście, tak jak większość ludzi z tych demokratycznych środowisk, wzięłam się z KOD-u. Potem był Czarny Poniedziałek, a to była akurat sprawa osobista, bo to, że PiS chciał zakazać aborcji całkowicie i dręczyć kobiety, zwłaszcza te, które poroniły, czy które mają kłopot z zajściem w ciążę, to dotyczy osoby bliskiej z mojej rodziny i no to była kwestia tego, żeby nikt jej nie skrzywdził, bo jej się przydarzyło już parę rzeczy. A o co pani walczy teraz? Teraz o co walczymy, dokąd zmierzamy? To chyba taki był tytuł manifestu PPR-u, więc o co walczymy? Walczymy o co pani walczy? Walczymy o to, żeby... No po pierwsze walczymy z PiS-em, czyli żeby... A niech pani tak... Jak pani tak szczerze? Tak pani o siada to, wieczorem, była... kurczę, wieczorem tak. Gada pani ze sobą. To proszę zapomnieć na moment, że to są jakieś kamery, że ja jestem i teraz na moment pani ze sobą. O co mi kurczę naprawdę, chodzi? Żeby Polska była dla wszystkich. Naprawdę dla wszystkich, czyli nie dla tych, którzy są młodzi, bogaci, mają gdzie mieszkać. Ale dla tych, którym też się nie udało. I żeby tak naprawdę walczymy o to, żebyśmy się wreszcie zaczęli rozumieć nawzajem. Czyli jak ktoś czegoś nie doświadczył, to nie wie, jak to jest i nie może się wypowiadać za kogoś. Żebyśmy się wszyscy przestali oceniać. Pani finał w tym wszystkim? Finał? No mój finał jest taki, że ja już wcześniej mówiłam o tym i mówię, że najbardziej interesuje mnie polityka społeczna. I chciałabym, żeby resort polityki społecznej nie był przedostatnim, jeżeli chodzi o ranking ministerstw, o przydzielanie środków i o to, gdzie jest skierowana polityka. Plus, największy sukces, nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, absolutnie nie. To jest takie narzędziowe. I to jest wykorzystywanie tak naprawdę tego resortu do wyprowadzenia takiej polityki, która z polityką społeczną, rzeczową, strategiczną, która nie dzieli ludzi, właśnie nie ma nic wspólnego, więc tak naprawdę to bym chciała, żeby się stało. To ja pani życzę powodzenia. Jutro? W październiku, listopadzie albo w grudniu, albo wtedy jak będzie protest w sprawie wędkarzy, albo czegoś tam innego. Tak. No i tego finału też. Serdecznie dziękuję pani bardzo. Pani Marto. Marta Lempart, dziękuję pięknie i jeszcze zapowiedź a propos w dużym stopniu tego,
o czym mówiliśmy, chociaż słowo media czy wolność słowa akurat w tym kontekście padały rzadziej, ale właśnie protest w sprawie tego, co PiS chce zrobić, bo chyba chce, skoro mówi, że chce zrobić z wolnymi, bo tak naprawdę o to chodzi, z wolnymi mediami, nie niemieckimi, nie scentralizowanymi, ale po prostu z wolnymi, niezależnymi od PiS-u. No nie przez przypadek oczywiście na okładce są te trzy osoby. Dominika Wielowiejska reprezentuje Gazetę Wyborczą, Jacek Żakowski, polityk, Andrzej Morozowski, TVN24, czyli trzy duże, ważne, prestiżowe, wpływowe media, jak bardzo wpływowe, łącznie z nami i innymi. To się dopiero okaże, ale mówią w tym wywiadzie wszyscy oni, cała trójka, o tym, co powinniśmy zrobić. Andrzej Morozowski wyraża nawet takie życzenie, że gdyby TVN24 próbował pomóc zmobilizować ludzi do obrony mediów, a tak naprawdę do obrony państwa, państwa prawa, państwa wolności słowa, to może na ulicę wyszedłby milion. Nie wiem. Nie wiem, czy wierzę w to, że w jakiejkolwiek sprawie milion w Polsce na ulicę wyjdzie, ale absolutnie jestem przekonany w słuszność tego poglądu, który jest wyrażony przez, nie pamiętam, którąś z osób z tej trójki, gdy szykują nam rzeź, nie możemy iść pod nóż grzecznie jak barany. Trzeba walczyć. To chyba wynikało z tego wszystkiego, co mówili moi dzisiejsi goście. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień.